Opowiadanie Agnieszki Rachoza, czarodziejska choinka. Daleko na północy, pod wielką sosną, znajduje się wioska skrzatów, zwanych paluszkami. Są one tak małe, jak sikorki i bardzo pracowite. Ale gdy spadną pierwsze płatki śniegu, wyciągają saneczki i zjeżdżają na nich, z góry na dół, od świtu do zmroku. Ludzie rzadko zauważają małych paluszków. Ale dziadek Jan zawsze zatrzymuje swoje sanie i pozdrawia skrzaty. Dzień dobry, sąsiedzi. Dzień dobry, odpiskują mu paluszkowie, machając rękami. Tego ranka dziadek zabrał z sobą na przejażdżkę wnuki, Marysię i Stasia. Nie była to byle jaka wyprawa. Mieli wybrać najładniejszą choinkę na bożonarodzeniowe drzewko. Na wielkiej polance dziadek zatrzymał sanie i wyciągnął wielką siekierkę. Chodził powoli, wśród drzew, trzaskając śnieg z gałązek. Dziadku, Staś aż się zachłysnął z podniecenia. Weź tą i wskazał na stojącą pośrodku choinkę. Dziadek zamachnął się siekierką. Nagle otoczyły go duszki podobne do kolorowych motyli. Miały białe skrzydełka i wysokie czapeczki. Były opiekunami lasu. Nie, 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 rozległy się cieniutkie głosy. Duszki chwyciły siekierkę, a dziadek zdziwił się, skąd tyle siły w tak niewielkich ramionkach. Nie możesz ściąć drzewka, to je zaboli. Zdumiony dziadek opuścił siekierkę i podrapał się po głowie. W oczach Marysi pojawiły się łzy. Co to za święta bez choinki? Nagle wszyscy poczuli, jak ich nogi odrywają się od ziemi. Zaczęli wznosić się coraz wyżej i wyżej, aż na czubek najwyższego świerka w lesie. Duszki posadziły ich bezpiecznie na gałązkach. Spod śnieżnej czapy wyfrunęła królowa. Miała długą, tęczową suknię, a na jej głowie lśniła niewielka złota korona. Wyciągnij rękę, dziadku, powiedziała głosem wdzięcznym jak dzwoneczek i położyła mu na dłoni maleńką choinkę. To prezent. Wracajcie do domu i zasadźcie ją dziś wieczorem. Zanim się obejrzeli, duszki bezpiecznie sprowadziły ich na ziemię. Zaczął pruszyć śnieg. Dziadek opatulił więc Stasia i Marysię, a renifer sam ruszył w kierunku domu. Marysia pomyślała, że to był sen, że niemożliwe, by pofrunęła na najwyższe drzewko, gdzie spotkała królową leśnych duszków. Ale za każdym razem, spoglądając na trzymaną w ręce maleńką choinkę, uśmiechała się do siebie. To nie był sen. Rodzice słuchali opowieści dziadka. Nie bardzo wierzyli w leśną przygodę, duszki i skrzaty, ale tato odgarnął śnieg i wykopał niedużą jamę na podwórku. W końcu jest to noc cudów. Marysia starannie zasypała dołek. Rośnij dobrze, szepnęła do małej choinki. Nocą, gdy zmęczone przygodami dzieci zasnęły w swoich łóżeczkach, do szyby w oknie odleciał jeden z leśnych duszków. Popatrzył z uśmiechem na śpiące buzie. Pewny, że cały dom jest pogrążony w głębokim śnie, dał znak swoim braciom i siostrom. Wtedy duszki, kręcąc się wokół drzewka jak na czarodziejskiej karuzeli, obsypały choinkę magicznym pyłem. Rankiem dzieci podbiegły do okna, kiedy było ich zdziwienie, gdy zamiast maleńkiej choinki zobaczyły przed swoim domem ogromne drzewo. Tak piękne, jakiego jeszcze nigdy nie widziały. To najpiękniejsza choinka na świecie, zawołała Marysia. Cały dzień Staś z Marysią i mamą ozdabiali drzewko. Pomagał im nawet Burek, przynosząc delikatnie w pysku ozdoby. Gdy mama odwróciła głowę, Marysia szybko pochyliła się do pachnących gałązek. Dziękuję, duszki, szepnęła i pocałowała. Miała wrażenie, że choinkowe igiełki lekko się poruszyły. A gdy nocą mknął po niebie, święty Mikołaj zatrzymał się na chwilę nad drzewkiem i zaśpiewał: Hej, kolęda, kolęda!